dzień dobry kochani, dziś zapraszam Was na foodbook. Siedzimy w domu, więc czas coś dobrego ugotować, przygotować i podzielić się z Wami przepisami. Ale na dobry początek, oczywiście śniadanko, u nas od rana już w telewizji, wiadomości włoskie, oglądamy co się dzieje i bardzo, ale to bardzo cieszy nas to, że zaczyna się odrobinkę poprawiać sytuacja. Więc trzymam kciuki, żeby było lepiej, a teraz idę zrobić śniadanko. Później sami zobaczycie. Życzę Wam miłego oglądania. I jak widzicie, dziś na śniadanie tosty z jajkiem sadzonym, z pomidorkiem, świeżą bazylią i słonecznikiem. Do tego biała herbata. Zabieram się za śniadanie. Życzcie mi smacznego. Myślałam, że dzisiaj zrobię też coś słodkiego i będzie to jeden z moich ulubionych przepisów, a mianowicie serniczek z mascarpone, z białą czekoladą i z owocami. Mam tutaj już przygotowane herbatniki, masełko, które zaraz będę rozpuszczać. Jak widzicie, białą czekoladę, którą będę mieszać z mascarpone, a na wierzch pójdą owoce. Połączyłam herbatniki z masłem, już ugniotłam sobie spód, tak to mniej więcej wygląda, a teraz w kąpieli wodnej rozpuszczam białą czekoladę, którą później będę dodawać do serka mascarpone. Krem gotowy, to teraz mogę go przełożyć do mojej małej tortownicy. Muszę Wam powiedzieć, że oblizałam łyżkę. Tę łyżkę, którą nakładałam masę serowo-czekoladową. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja zawsze to robię. To jest takie dobre. Szkoda, żeby ta masa, która zostaje na łyżce, się zmarnowała. No ale dobra. Teraz wykładam owoce i będziemy kończyć nasz serniczek. I gotowe, tak prezentuje się serniczek, który leci teraz do lodówki na kilka godzin i albo dzisiaj po południu, albo wieczorem będziemy mieć coś słodkiego. A teraz postanowiłam wykorzystać zapasy, które miałam w lodówce i widzicie tutaj dwa jajka, mam tutaj korzeń białej rzepy, mam korzeń pietruszki, marchewkę, cebulę i ugotowaną szklankę ciecierzycy. Jak myślicie, co będę robić? Pasztet! No to słuchajcie, zabieram się za oczyszczenie warzyw, szatkowanie ich, a później pokażę Wam, co dalej. No i zobaczcie, mam już tutaj poszatkowane wszystkie warzywa, do tego też poszatkowaną ciecierzycę, no powiedzmy, bo tak do końca ona mi się tutaj nie poszatkowała, ale to nie ma większego znaczenia. I teraz będę podsmażać cebulkę, do niej dorzucać warzywa i zaraz pokażę Wam, jakie przyprawy. Słuchajcie kochani, warzywka
podsmażone. Teraz muszę poczekać, aż troszkę ostygną. I już sobie tutaj przygotowałam białko i żółtko. Białko teraz będę ubijać na sztywną pianę i w międzyczasie też już sobie przygotowałam foremkę, a piekarnik rozgrzewam do 200 stopni. Piana gotowa, proszę bardzo, a do warzyw dodałam już żółtko i teraz będę dodawać pianę bardzo, bardzo delikatnie mieszając. Tak to wygląda, przełożyłam warzywa do foremki, posypałam słonecznikiem i teraz wstawiam do piekarnika na godzinę. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie ten mój dzisiejszy pasztet. A ponieważ obiecałam, czas na szybkie mini kosmetyczne rozdanie i tym razem będzie można zgarnąć krem na noc od Sephory z bardzo ciekawym składem. Tutaj macie krem do rąk z ekstraktem z malin, który odżywia naszą skórę dłoni. Myślę, że to jest dobry pomysł na to, żeby teraz intensywnie stosować kremy do rąk, zwłaszcza kiedy często myjemy te nasze dłonie, kiedy je dezynfekujemy. To obowiązkowy kosmetyk w naszej codziennej pielęgnacji. Dorzucam również Glow Tonic od Pixie w pojemności, jak widzicie, 100 ml. Paletkę Fenty Beauty, paletkę cieni do powiek. Nowość to jest Size Up Sephora, wegański tusz do rzęs. Koteł przyszedł. Koteł. I słuchajcie, coś do ust. Tutaj mam pomadkę i konturówkę w przepięknym, czerwonym, kobiecym odcieniu. I dokładam też błyszczyk od Maka. Co trzeba zrobić? To co zwykle. Zostawiacie komentarz pod tym filmem. Nie ma znaczenia, jaki to będzie komentarz. Musicie też, oczywiście wysyłka będzie na terenie Polski. No i co jest ważne, musicie subskrybować koteł. Subskrybować mój kanał. Wyniki znajdą się jak zawsze w karcie społeczność. Musi tutaj wyjść przecież w kadr. W karcie społeczność, także zapraszam Was do zabawy i życzę dużo szczęścia. Zobaczcie, kochani, jak pięknie wygląda pasztet. Pachnie nim w całym domu. No myślę, że będzie dobry z pieczywkiem. Albo też może dzisiaj na obiad zjemy sobie po kawałku, dodatkowo z warzywnym bulionem. Panie, co dzisiaj robimy na kolację? Penne nerwowany dzisiaj. Penne nerwowany, czyli tak, zdenerwowany makaron. Jak widzicie, jest tutaj oliwa z oliwek, bazylia, czosnek i jedno małe peperoncino, czyli ostra suszona papryczka. Abbiamo messo bacon dentro. No, mów. Bacon. Pomodoro pelati, taki pelati. Pokaż tutaj. Vedi? No, cilio italiano. Dobra, okay. To teraz ja tłumaczę. Un po' di sol, pepe e za 10 minut. Smażymy. Dobrze, to teraz ja wytłumaczę. Słuchajcie, jak podsmażył się troszkę czosnek, bazylia i ta papryczka, Max dorzucił tutaj pokrojoną pancettę, jak widzicie. Bekon. I bekon, tak. I do tego dodał jedną puszkę pomidorów, właśnie takich z puszki, sól, pieprz i teraz przez 10 minut to się będzie tutaj nam gotowało. No i tak, kochani, na zakończenie dzisiejszego dnia penne zdenerwowane, czyli penne alla rabbiata. Zobaczcie, jak nawet przygotował, dał listek bazylii. No pysznie, smacznego. Dziękuję. I do zobaczenia, kochani, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Buziaki, pa!